sytuacja na rynku pracy w sektorze CCBPO przedstawia się dobrze i optymistycznie. Dobrze, bo sektor zatrudnia w tym momencie już 240 tysięcy osób i rośnie w tempie 15-20% rocznie. Optymistycznie dlatego, że my w 2020 roku powinno pracować już ponad 300 tysięcy osób i 90% firm z sektora sygnalizuje chęć zatrudnienia nowych osób, a więc zwiększenia zatrudnienia. W związku z tak dynamicznym rozwojem sektora w SSCBPO w Polsce, w zasadzie pracownicy czy też kandydaci do pracy z różnych obszarów mogą znaleźć swoje miejsce. Mówimy tutaj o finansach, księgowości, bankowości, IT, obsłudze klienta czy też procesach kadrowo-płacowych. Wynagrodzenia w sektorze SSCBPO rosną stabilnie od kilku lat. Według danych Michael Page specjaliści najmłodsi, a więc ci, którzy rozpoczynają swoją karierę, mogą liczyć na wynagrodzenie w okolicach 3,5-4 tysiąca złotych brutto. Później oczywiście się rozwijają i tak starsi specjaliści w zależności też od doświadczenia i od specjalizacji mogą zarabiać na przykład około 8 tysięcy złotych brutto. Kadra menedżerska to już od kilkunastu tysięcy złotych w górę. Ponieważ service center dynamicznie rośnie, to też nasi pracownicy mogą rosnąć w swoich umiejętnościach i w karierze. Druga rzecz to jest budowanie głębokiej technicznej ekspertyzy. Trzecia rzecz to jest międzynarodowe środowisko, bo mamy styczność z klientami i stakeholderami z różnych krajów. Stale rekrutujemy. Co roku rekrutujemy 200 osób, nie tylko juniorów, ale też bardzo senior managerów, że to jest taki continuous cykl. Jesteśmy przynajmniej w BNP Paribas Security Service liderami, jeżeli chodzi o robotics i oczekujemy nasz pierwszy bot bardzo szybko. I ostatni punkt, mamy taką inicjatywę znaną ACE, Action for Continuous Enhancement, gdzie pracownicy są zachęcani, żeby wymyślali i też implementowali polepszenia procesu.